Prosimy następnego uczestnika. No co, już? To akcja. Już. Tak, akcja. Tak jest. Pan Donald Tusk. Pan do nas przyjechał skąd? Z Gdańska. Z Gdańska. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. A tak mówię ciężko, no bo mam jeszcze w płucach 7 km. No i chyba myślę, wszyscy mogą powiedzieć, że pokazaliśmy niezłą kondycję. W samym Oświęcimiu czeka na spotkanie z takimi lokalnymi liderami. Właśnie w Oświęcimiu wytworzyła się taka dobra atmosfera dla działalności pozarządowej. I bardzo się cieszę na to spotkanie, bo ci ludzie na pewno będą mieli też kapitalne pomysły dla swojego miasta. Today we had only one objective: to reach an agreement. After 17 hours of negotiations, we have finally reached it. Someone can say that we have an agreement. Do rozpoczęcia naszej prezydencji został dokładnie miesiąc. Czy wszystko dopięte na ostatni guzik? Guziki wszystkie zapięte, na pewno. Trochę taki jestem... patrzę na letni strój, pani redaktor, dlatego nie kojarzy mi się z tym, z dopięciem wszystkiego na ostatni guzik. Ale coś... Ja wiem, to nie przegana, wręcz przeciwnie. Bardzo lubię lato. Czy państwo ze sobą nie flirtujecie czasami tak na odległość? Bo... Ustalamy kolejność. Aha, ustalamy. Zawsze tak to się odbywa. Nie, właśnie pierwszy raz widzę, że pan minister dużo bardziej przyciąga uwagę pani redaktor niż ja, kiedy mówię przynajmniej. Nie sądzę, żeby Bronisław Komorowski wpiął sobie kolczyk w nos, a Jarosław Kaczyński poprowadził paradę gejów. Myślę, że ludzie by dostrzegli, że coś tutaj nie gra. Dlatego teraz, po ostatnim pożegnalnym posiedzeniu rządu, chcę bardzo podziękować państwu, moim kolegom ministrom, a przede wszystkim za nieustającą inspirację prawdziwemu panu premierowi. Bardzo dziękuję. Teraz ja. Zresztą śmiech to zdrowie i taka też jest moja rola, żeby mi trochę i podokuczać i trochę się ze mnie pośmiać.